Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku, a w dzisiejszym odcinku dowiesz się o 8 rzeczach, które chciałbym usłyszeć, mając między 15 a 18 lat, a które doprowadzą Cię do sukcesu, niezależnie od dziedziny czy aspektów życia, w których chciałbyś ten sukces osiągnąć. Wszystko, co tutaj usłyszysz, nie jest żadną poradą, jest to tylko moje osobiste przemyślenie na pewien temat. Nie dowiesz się tych rzeczy od nauczycieli, od rodziców, od rówieśników. Padnie tu wiele mocnych słów, także jeśli jesteś wrażliwą osobą, to lepiej wyłącz to właśnie w tym momencie, bo wiele rzeczy, które tu usłyszysz, może trochę zmienić Twoje postrzeganie tego, co do tej pory słyszałeś od rówieśników, czy to od rodziców i od nauczycieli. Także jeśli jesteś nieprzekonany i jesteś osobą wrażliwą, to lepiej to włącz właśnie w tym momencie. Na samym początku tego filmu zapraszam Cię do opisu tego filmu, gdzie znajdziesz zapis na darmowe szkolenie dotyczące zarabiania w internecie, zarabiania na Instagramie. Także jeśli interesuje Cię ta tematyka, to koniecznie się zapisz. Wszystko, co tutaj powiem, jest na bazie mojego doświadczenia, na bazie rozmów z przedsiębiorcami, ludźmi, którzy osiągają znaczące sukcesy w swoich branżach. Na samym początku opowiem krótko jakby moją historię, dać to lepszy pogląd, dlaczego uważam tak, jak uważam. I da Ci to takie lepsze wprowadzenie do wskazówek, które usłyszysz w późniejszym etapie filmu. Moja historia właściwie z rozwojem zaczyna się w wieku mniej więcej 16 lat. Natrafiłem wtedy na taki pierwszy film rozwojowy w internecie. Po zobaczeniu tego filmu coś mi tak i pojawił się taki błysk i uświadomiłem sobie, że może jednak warto chcieć od życia czegoś więcej, nie żyć za najniższą krajową od pierwszego do pierwszego i wyjeżdżać tylko raz w roku na wakacje. Może warto chcieć czegoś więcej, zarabiać kilka średnich krajowych, wyjeżdżać na wakacje kilka razy w roku i korzystać po prostu z tego życia. Więc w tym momencie, gdy obejrzałem tamten film, coś mi się tak błysło i wpadłem w taki trans, obejrzałem kilka kolejnych odcinków o bardzo podobnej tematyce. Kupiłem pierwszą książkę. Pierwszą książką była książka Biedny, Bogaty Ojciec. Książka, od której wiele osób zaczynało, właśnie związanych z rozwojem biznesem. Książka, w której autor mówi w zasadzie wiele takich oczywistych rzeczy, ale w tej książce również znalazłem coś takiego, taki błysk. Książka Biedny i Bogaty Ojciec ma bardzo duże spektrum ocen. Mi osobiście bardzo pomogła i wiem, że wielu osobom też i wiele osób od niej zaczynało. Więc jeśli startujesz z rozwojem, w ogóle z rozwojem własnej osoby, to wydaje mi się, że warto by było, żebyś po prostu zainteresował się tą książką i ją po prostu kupił. Dowiesz się tam wielu ciekawych rzeczy, jak bogaci zarządzają swoimi pieniędzmi, jak bogaci myślą i tak dalej. Tam jest kilka zlepek, kilku historii. Da Ci to fajny start na początek, także bardzo polecam. No i po tej książce jeszcze bardziej się tak zafokusowałem na rozwoju. Doszło do tego momentu, że w jednym roku kupiłem chyba ze 70 książek. Wszystkie pochłaniałem masowo, po 2, 3, 4 tytuły tygodniowo. Książki psychologiczne, biznesowe, motywacyjne, rozwojowe, marketingowe, sprzedażowe, wszelkiego rodzaju książki na różne tematyki i każda ta książka mi coś dawała do siebie i budowała mój taki ogólny światopogląd na to, co jest możliwe, na to, co nie jest możliwe, jak dochodzić do pewnych rzeczy i tu pojawia się kolejny etap szkoleń. Wybrałem się na pierwsze szkolenie, na drugie szkolenie, na trzecie szkolenie i to maksymalnie przyspieszyło mój rozwój. To znaczy, książki są bardzo dobrym elementem na samym starcie, później ewentualnie jakieś kursy online i tak dalej, ale szkolenia to jest coś, czego właściwie nic nie przebije. Kontakt z drugą osobą, kontakt z przedsiębiorcą, jakimś, nie wiem, sportowcem, który osiągnął te rzeczy, które ty chcesz osiągnąć, face to face, rozmawiasz z nim, on ci mówi o swoich problemach, jak do tego dochodził i tak dalej, buduje taką świadomość, że to jest normalny człowiek, stoi przed tobą, też się źle czuje, też ma gorsze samopoczucie, też czasami mu się nie chce. Bardzo daje takiego mocnego kopa szkolenia. Ale nie mówię o szkoleniach takich motywacyjnych, gdzie skaczemy, hura, jestem zwycięzcą, tylko o szkoleniach takich twardych, z kompetencjami, gdzie zdobywasz nowe umiejętności, gdzie przychodzą przedsiębiorcy najbogatsi z listy Forbes i przedstawiam jakieś różnego rodzaju swoje historie. Tego szkolenia jak najbardziej mają sens. Te takie typowo do skakania, do motywacji, no nie do końca uważam, że są jakby potrzebne, bo motywacja jest bardziej stanem emocjonalnym i czasami nam się nie chce, czasami nam się nie chce. Dużo bardziej warto skupić się na budowie nawyków w drodze do tego, kolokwialnie mówiąc, upragnionego sukcesu. No i zacząłem jeździć na te szkolenia, wydawać po 1000 zł na jedno szkolenie i tak powoli ta kula się zaczyna nakręcać, pojawiały się nowe kontakty. Już gdzieś mnie tam niektóre osoby zaczynały kojarzyć, że to ten najmłodszy uczestnik, bo zazwyczaj na tego typu szkoleniach, no nie zazwyczaj, no w większości przypadków, prawie zawsze byłem najmłodszym uczestnikiem, chyba nikt nie był w moim wieku. Byłem najmłodszy, co też nie sprawiało wielkich problemów, bo szkolenia są z tym fajne, że tam nie ma takiej bariery. Ty możesz zaczynać, możesz zarabiać 2000, jedziesz na szkolenie, gdzie ktoś zarabia 200 tysięcy i rozmawiasz na równi z równym. Nie ma takiego dystansu, nikt na ciebie nie patrzy z góry, po prostu ty dzielisz się swoją historią, on dzieli się swoją historią i tak dalej. Pozyskujesz kontakt, ja do tej pory mam 100
100 z wizytówek, które po prostu leżą sobie i czekają na właściwą okazję. I wiecie, jeżdżąc na takie szkolenia, tu wydajesz 100 zł, tu wydajesz tam 1000. Ludzie czasami to dostrzegają, obserwują gdzieś cię tam i widzą, że byłeś na jednym szkoleniu, na drugim, tu spotkałeś się z tą osobą, tu spotkałeś się z tą osobą. No i na początku były takie pytania, po co, dlaczego? Potem było takiego dużo śmiechu, a po co ci te szkolenie za 1000 zł i tak dalej. Za 1000, wiesz, za 1000 zł, jaką ja bym imprezę zrobił, no to były tego typu rozmowy. Ja za bardzo w nie wchodziłem, bo jakby byłem zafokusowany, wiedziałem, co chcę osiągnąć i tego typu docinki jakieś nie sprawiały na mnie jakiegoś większego wrażenia, ale takie docinki się zdarzały i to zdarzało się coraz częściej. Im bardziej leciałem do przodu, kolokwialnie mówiąc, tym te docinki były bardziej intensywne. Biegiem czasu te docinki zaczynały ustawać i pojawiały się pytania: kurczę, jak poznałeś tę osobę, a masz kontakt do tej, jak ci się ją udało poznać, jak to, gdzie ją poznałeś? Ludzie zaczęli się pytać, skąd znam, mam kontakt do tej osoby, skąd mam kontakt do tej osoby, jak ją poznałem, jak ona jest w rzeczywistości i tak dalej. Więc idealny cytat to odwzorowuje, że najpierw się z ciebie śmieją, potem pytają, jak to zrobiłeś, a na samym końcu ci zazdroszczą. To jest cytat, który idealnie odwzorowuje nie tylko jakby moją sytuację, ale sytuację wielu osób. W przypadku każdej osoby tak jest. Zarówno rodzina, czasami ktoś ma jakiś pomysł, ruszyli z biznesem i tak dalej, się z ciebie śmieją, nie próbuj, jaki tam będziesz handlował, nie wiem, towarem z Chin, a potem jak zabierzesz konkretną kasę, to się pytają, jak to możliwe, a czy byś mi pomógł, czy byś pożyczył pieniądze, więc tego typu cytat idealnie odwzorowuje to, z czym będziesz się zmierzał w życiu, więc się na to przygotuj. Ale przechodząc do sedna. Pierwsza rada, jaką bym ci dał: nie oczekuj od szkoły ani od studiów, że przygotuje cię do życia. Szkoła nie przygotuje cię do życia, zarówno jak zarabiać pieniądze, jak oszczędzać, jak zarządzać pieniędzmi, jak budować relacje. Nie nauczy cię szkoła w zasadzie niczego, będzie ci uczyła starych, przestarzałych metod i zapewne 90% ze mną się osób zgodzi. Nie nauczy cię szkoła życia, więc jeśli oczekujesz tego, że szkoła cię przygotuje do życia, to cię nie przygotuje. Po skończeniu szkoły dostaniesz taki, kolokwialnie mówiąc, plaskacz na twarz i obudzisz się z ręką w nocniku czasami, bo przecież ty skończyłeś szkołę, bo tobie się coś należy. Nic ci się nie należy, szkoła nie przygotuje cię do życia. Jeśli ty sam się nie przygotujesz w trakcie jeszcze trwania tej szkoły, nie zdobędziesz kluczowych kompetencji, to w zasadzie no, życie cię pochłonie i skończysz z niczym. Większość nauczycieli będzie ci oczywiście wmawiało, że szkoła jest ważna, że warto się tego uczyć i tak dalej. Zdawaj sobie sprawę z tego, że niestety większość z nich, kolokwialnie mówiąc, jakby dba o swój interes, bo jakoś muszą sobie uargumentować to ich stanowisko i sens wykładania tego, co wykładają. Niestety w większości przypadków mija się to kompletnie z celem, bo nie zastosujesz tego nigdzie. Często zdarzy się też tak, że jak zaczniesz wybijać się ponad resztę, nauczyciele to zobaczą i zaczną cię pytać najpierw i potem zaczną się takiego wszelkiego rodzaju docinki, więc bądź na to przygotowany. Ja też się spotkałem z takimi docinkami ze strony nauczycieli, kilku nauczycieli. No wiecie, takie docinki tam, a po co próbujesz, w sumie nie próbuj, po co ci te czytanie książek, i tak ci to nic nie da. Było parę takich docinek, nie zdemotywowało mnie to, ale jest wiele osób mniej pewnych siebie, które po prostu z tego typu docinkami czasami by sobie nie poradziły, by po prostu przestały iść w jakimś tam określonym kierunku, bo po prostu by, jakby kolokwialnie mówiąc, nie wytrzymały tej negatywności ze strony otoczenia. Nie oczekuj, że szkoła przygotuje cię do życia czy uczenia, w większości przypadków cię nie przygotuje. Nauczyciele raczej będą jakby przeciwni tego, że temu, że się wybijasz ponad resztę, będą często cię krytykowali. Na swojej drodze ja spotkałem dosłownie kilku, no nie wiem, z pięciu nauczycieli, którzy faktycznie mieli jakieś realne przełożenie. Reszta nauczycieli, no to niestety, no niestety nie przyłożyła się, raczej dużo negatywności z nich wypływało niż jakakolwiek pozytywność. I nie mówię to tylko o aspekcie jakimś podejścia do życia, ale w ogóle o takiej zwykłej rozmowie z nim. Nie dało się z wieloma nauczycielami wejść do jakiejś merytorycznej dyskusji, bo wszystko kończyło się na tekście typu nie peskuj, jestem starszy, no znasz na pewno tego rodzaju teksty, więc większość nauczycieli nie dało się wchodzić w polemikę. Nikt z nich nie przyznałby się nigdy do błędu, że nie ma racji i tak dalej. Ci, którzy się przyznawali, to naprawdę te lekcje wyglądały dużo ciekawiej, nauczyciel potrafił zainteresować, zaciekawić i dużo więcej wynosiłeś z tego typu lekcji. Druga wskazówka: idź wcześniej do pracy. Mówię to na własnym przykładzie, to znaczy ja poszedłem w zasadzie do pracy bardzo wcześnie, bo ja już miałem epizody w wieku powiedzmy 15-16 lat, gdzie to już były takie prace wakacyjne i tak dalej. I później pojawił się etap szkoły średniej, już stwierdziłem, że trzeba by iść do pracy. Przede wszystkim, żeby nie brać pieniędzy od rodziców, jakby nigdy, albo może zdarzyło się to kilka razy, powiedziałem do rodziców: słuchaj, dajcie mi kasę na to. Raczej się to nie zdarzyło. W większość przypadków to było, że jak był po prostu jakiś wyjazd, brałem kasę z konta czy ze skarbonki, kolokwialnie mówiąc. W większości przypadków wyglądało to po prostu tak, że sobie oszczędzałem konkretną ilość pieniędzy i po prostu je wydawałem, jak przychodził na to czas.
I na etapie szkolenia stwierdziłem, że warto byłoby iść do pracy, no ale to też trzeba było jakoś pogodzić, zarówno pracę na etacie, jak i szkołę. No i pojawiły się pewne problemy i przeciwności, z którymi potem się musiałem zmierzyć, a na początku nie zdawałem sobie do końca z tego sprawy. No więc co, znalazłem sobie w drugiej klasie technikum pracę. Praca w firmie kurierskiej na magazynie, taki magazyn przeładunkowy, dajmy na to setki, tysiące paczek, czyli praca powiedzmy fizyczna i znalazłem sobie tego typu pracę. Wtedy pojawiły się pytania, po co, dlaczego i tak dalej. Nie wynikało to z tego, że musiałem iść do pracy, bo nie miałem na chleb, rodzina nie dawała na chleb. Jakby wszystko miałem zapewnione, ale chciałem się totalnie uniezależnić od rodziców od jakichkolwiek pieniędzy. Wszystko, co bym wtedy posiadał, czy bym sobie kupił, chciałem, żeby wynikało po prostu z mojego dochodu, z moich zarobków, z mojej pracy, żeby to też docenić. Dlatego ci mówię, żebyś poszedł do pracy jak najwcześniej, bo jak nie pójdziesz do pracy jak najwcześniej, to nie docenisz tego. Ludzie, widzę 16-17-latków, którym rodzice kupują iPhone'a, nie wiem, X za tam 7 tysięcy czy 6 tysięcy. I pomyśl na to logicznie. Taka osoba nie doceni nigdy tego, co ma, albo w 90% przypadków. Gdyby taka osoba miała iść na etat, pracować, powiedzmy, za najniższą wtedy krajową, 3 miesiące i dopiero sobie kupić ten telefon, to by się 10 razy zastanawiała, czy faktycznie jest tego warte, a dużo zdarzyło się razy tak, że gdzieś tam widziałem, że ktoś sobie od rodziców dostał telefon za 5 tysięcy, nigdy w pracy nie był, nigdy na nic nie zarobił, wszystko miał podstawione pod twarz. No i kolokwialnie mówiąc, dla mnie taka osoba jest skrzywdzona życiowo, bo jak się obudzi, jak się wreszcie od tych rodziców wyprowadzi, bo może mieszkać do 30 czy 40, ale jak się już od tych rodziców wyprowadzi, no to życie ładnie je spoliczkuje i będzie w szoku wręcz, że jednak tak wygląda życie i to nie jest wszystko tak usłane różami, a pieniądze nie biorą się ze ściany, nie wypływają, tylko wypływają z ciężkiej pracy, czasami po 8, 12, 14 godzin na dobę. No i co, wiedziałem, że w momencie, gdy pójdę do pracy, będę musiał sobie maksymalnie przestawić mój rytm dnia, jak on będzie wyglądał i będzie się to wiązało z wieloma konsekwencjami, ale w późniejszym czasie to zaprocentuję. I mój plan dnia wyglądał mniej więcej tak, może zresztą to sobie też zobaczyć, bo na jednym z vlogów gdzieś ci się tutaj wyświetli link jest właśnie film, jak wtedy ten mój dzień wyglądał. Wtedy akurat przygotowałem się do matury, ale bardzo podobnie wyglądał jeszcze przed maturą. Wyglądało to w wielkim skrócie tak. Pobudka o 4, nauka języka, czytanie książek i tak dalej. Wyjazd w 5:30, powiedzmy z domu, na 6 na siłownię. Do 7:30, 7:30 trening. Szybkie ogarnięcie się. Na 8 do szkoły. Zajęcia do 13:55 i na 14 do pracy. Miałem na tyle blisko, że te 5 minut wystarczało akurat na przejazd. O 14 wpadałem do pracy. Praca często do godziny 19, 20, 21 to zależało od ilości paczek. W okresie świątecznym wracałem do domu o 21:15. Czasami się zdarzało, bo paczek była cała masa. No ale średnio to powiedzmy był powrót do domu 19:30, 20, mniej więcej te godziny. Więc przychodziłem do domu, szybkie ogarnięcie, jakaś tam kolacja i siadałem do książek. Czy to jakieś bieżące tematy, bieżąca nauka do szkoły, czy to znowu jakieś rozwijanie własnych takich zainteresowań, czytanie jakichś znowu książek sprzedażowych, marketingowych, czy oglądanie jakichś szkoleń itd. I mniej więcej 22, 23 spać. I pracowałem tak przez 1,5 roku. Okres ten wspominam dobrze, wiele mnie to nauczyło, kosztowało to też wiele emocji, nerwów. Często się też zdarzało, że już człowiek naprawdę nie miał siły. Zahartowało to mnie na pewno w bardzo dużym stopniu. Dużo ważniejszy był cały ten proces, wstawanie, jak to niektórzy powiedzieli, żelazna etyka pracy, bo naprawdę wtedy to wszystko było na styk czasowo. Często się właśnie zdarzało, że podczas lekcji, jak były totalnie nudne lekcje, to po prostu czytałem sobie książkę sprzedażową, czy nadrobiłem jakieś zaległości, które już po prostu nie byłem w stanie zrobić po powrocie z pracy, bo już po prostu nie było na to czasu. I wskazówka druga, to znaczy iść do pracy wiąże się ze wskazówką trzecią, to znaczy nie bierz pieniędzy od rodziców, postanów sobie, że nie bierzesz pieniędzy od rodziców, a pozwoli ci to, no, dużo kombinować, nauczysz się takiego przedsiębiorczego myślenia, zaczniesz kombinować, jakby te pieniądze zdobyć. Czwarta wskazówka, jeździ na wszelkiego rodzaju szkolenia. Nie mówię tu tylko o szkoleniach biznesowych, ale mówię także o szkoleniach branżowych, stricte z tego, co cię interesuje. Jeśli jesteś fryzjerem, jeździ na szkolenia jakieś tam z fryzjerstwa, jeśli, nie wiem, interesuje cię marketing, to z zakresu marketingu, poznasz tam specjalistów w swojej branży, ludzi, którzy są w miejscu, w którym ty chciałbyś być, nawiąże się wiele kontaktów, zdobędziesz wiele namiarów na naprawdę ciekawe osoby i kontakty te w przyszłości mogą bardzo mocno zaprocentować. Tylko ta kolejna wskazówka, jak jedziesz na tego typu szkolenie, nie siedź gdzieś tam, jak czasami jadę na szkolenie i widzę, jak ci ludzie przyjeżdżają i siedzą tam w tych, czy to przy jakichś stołach, jak są, czy to po prostu na krzesełkach i siedzą i jak jest networkingowa przerwa, to ci nie integrują, nie poznają nowych ludzi. Ja jeszcze jako 20-latek potrafię jechać na szkolenie i rozmawiać jak równi z równym 40 czy 45-latkiem, który w teorii mógłby być moim ojcem, to mi powinno być dużo ciężej podejść do takiej osoby niż osobie, która jest rówieśnikiem z tym, powiedzmy, przedsiębiorcą.
ale ja już sobie to przepracowałem i jeśli jesteś osobą, która jeździ na szkolenie, ale siedzi gdzieś tam na krzesełkach, to rusz ten tyłek, bo po to jedziesz na szkolenie, żeby poznawać ludzi. Networking to jest, wydaje mi się, jedna z ważniejszych elementów szkolenia, jak nie najważniejsza. Wiedza jest ważna, ale co ci z wiedzy, jak nie będziesz miał kontaktów i nie zrobisz żadnego biznesu. Więc jak jedziesz już na szkolenie, to korzystaj maksymalnie z tego, poznawaj nowych osób, podchodź. Ci ludzie są otwarci, naprawdę. Jedziesz na szkolenie, ludzie są otwarci, podchodzisz, cześć, jestem Wiktor, czym się zajmujesz? Go znowu, jak jedziesz na tego typu szkolenie, to nie opowiada historii życia i tak dalej wiele osób, powiedz krótko po sobie, ale bądź ciekawy tą drugą osobą, bo zdarza się często tak, że poznajesz kogoś i on ci tam opowiada historię swojego życia i jesteś tak 30 minut z nią, okej. Ale on jest, bądź bardziej zainteresowany drugą osobą, niż ona ma być zainteresowana tobą, a na pewno ci to zaprocentuje w przyszłości. Piąta wskazówka. Nie dostosowuj się do debilnych zachowań swoich rówieśników, czy to w szkole, czy to na uczelni. Często zdarza się tak, zauważyłem to, że wiele osób, żeby po prostu się przypodobać w grupie, utożsamić się z nią, decydują się na jakieś debilne zachowania. No najczęściej zdarza się to w szkole. Osoba, powiedzmy, ma inny pogląd na wiele rzeczy, nie zrobiłaby pewnych zachowań, ale żeby się utożsamić z grupą, robi po prostu te debilne zachowania, żeby się z nimi utożsamić, żeby oni cię lubili. Jak tak ma wyglądać twoja znajomość i tak masz poznawać ludzi i takie relacje budować, to naprawdę sobie odpuść. Masz być sobą, masz mówić, co ci się podoba, co ci się nie podoba i grupa ma to akceptować i cię za to lubić. A nie, że ty masz się na siłę dostosowywać i robić rzeczy, których nigdy w życiu byś nie zrobił, a robisz to tylko dlatego, żeby się przypodobać i mieć jakichś takich kolegów, którzy w zasadzie nie są twoimi kolegami, bo w trudniejszej chwili nie pomogliby ci, więc nie buduj takich relacji. Lepiej mieć dwóch znajomych, ale wartościowych, niż 20 totalnych debili, którzy robią same głupie rzeczy, a ty się po prostu chcesz im przypodobać i robisz równie głupie rzeczy jak oni. Więc tego nie rób, stawiaj na trochę indywidualność, pokazuj, dziel się tym, co ty uważasz na ten temat, nie bój się wypowiadać na różne tematy, nie zawsze się to musi zgadzać z grupą, a tym samym zbudujesz sobie rzeszę mniejszej ilości znajomych, ale naprawdę wartościowych, którzy pomogą ci w trudnym momencie, jaki z pewnością w twoim życiu nadejdzie. Szósta wskazówka, nie skupiaj się na ocenach, bo są one zupełnie nieistotne. Sam złapałem się na tym kilkukrotnie, zwłaszcza w gimnazjum. W szkole średniej już się trochę z tego wyleczyłem, żeby mieć coraz to lepsze oceny i tak dalej. Do niczego ci to nie służy, do niczego ci się to nie przyda. Dlatego już w technikum odpuściłem, chociaż pierwsza klasa technikum, no to powiedzmy jeszcze trochę cisnąłem, był tam jakiś pasek. Jakby w drugiej, trzeciej, czwartej, no odpuściłem, bo jakby skupiłem się na rozwijaniu właśnie zainteresowań i tak dalej. I też nie było na to czasu, bo jak pracujesz, jak nie macie w domu przez 16 godzin na dobę, czy 18, to w zasadzie już się potem nie chce uczyć na siłę rzeczy, które cię nie interesują, a często tak bywa, jeśli chcesz zdobywać dobre oceny w szkole, to uczysz się rzeczy, które cię po prostu nie interesują. Więc nie rób tak, do niczego ci to nie przysłuży. Rozwijaj swoje zainteresowania, rozwijaj swoje pasje, to co cię naprawdę interesuje, to co cię kręci. Nie musisz być dobra we wszystkim, po prostu kolokwialnie mówię, zdaj. Wiem, że się dziwię do tego, co teraz mówię, bo sam kiedyś raczej byłem, powiedzmy, przeciwnikiem, raczej chciałem mieć dobre oceny, teraz mi się to kompletnie podejście zmieniło. Pracodawca nie patrzy na twoje oceny, ma to zupełnie gdzieś. Więc nie przykładaj aż takiej wagi do ocen, nie zabijaj się o to, nie płacz. Często kobiety, dziewczyny płaczą, że jak dostały jakąś gorszą ocenę, jęczą, że mama ich zabije, że nie pojadą na wakacje i tak dalej. Nie przykładaj aż takiej wagi do ocen, bo naprawdę finalnie one nie mają żadnego znaczenia. Siódma rada. W 8 na 10 przypadków twoje wykształcenie nie ma żadnego znaczenia. Wiem, że teraz to, co mówię, nie jest do końca popularne, ale taka jest prawda. I mówię to znowu na bazie własnego doświadczenia, jak i na bazie rozmów z przedsiębiorcami, czy nawet rekrutacji, bo brałem udział w dwóch rekrutacjach w ostatnim czasie i obserwowałem, jak przedsiębiorcy rekrutują ludzi na różnego rodzaju stanowiska, od powiedzmy tych średnich do tych naprawdę już wyższych, gdzie zarabia się konkretne pieniądze i nikt nie patrzy tam na twoje wykształcenie, nikogo nie interesuje, czy ty skończyłaś Uniwersytet X czy Y, czy nawet go nie skończyłaś, skończyłaś szkołę średnią X czy znowu Y. Przedsiębiorca pierwszą rzecz, którą patrzy, jak bierze CV, no to sobie zjeżdża. On w ogóle przelatuje te pierwsze rubryki, nie obchodzi go to, zjeżdża sobie w dół, patrzy sobie umiejętności czy doświadczenie. Jak tam nie ma nic, to jest, wiesz, kartka i kosz. Przedsiębiorca skupia się na rubryce umiejętności, jakieś doświadczenie. Naprawdę, przedsiębiorca nie zapłaci ci więcej za to, że ty masz przedrostek magister. Za to ci przedsiębiorca nie zapłaci, bo on ma to kolokwialnie mówiąc w dupie. Przedsiębiorca ci za to nie zapłaci, bo go to kompletnie nie interesuje, to nie wnosi żadnej wartości do jego firmy. Ty masz wnieść kompletnie konkretne umiejętności do jego firmy. Masz zwiększyć sprzedaż, zwiększyć dochodowość jego biznesu. Właśnie przez swoje umiejętności. Masz wnieść wartość do tej firmy, a nie wnieść twój tytuł naukowy, bo on pieniędzy w firmie nie przyniesie, więc przedsiębiorca nie patrzy na twój przedrostek czy twój uniwersytet, który skończyłeś, tylko na umiejętności, które w międzyczasie zdobyłeś. Zamiast skupiać się i podniecać na niesamowitych uniwersytetach, na które pójdziesz i które dadzą ci w magiczny sposób pracę, skup się na umiejętnościach w twojej branży, w której będziesz chciał w przyszłości działać, które są kluczowe i niezbędne, aby po prostu zajmować tam wysokie stanowisko. I to zaprocentuje ci i to ci da pracę. Nie da ci pracy twój uniwersytet, który skończyłeś, tylko umiejętności, które jesteś w stanie przekazać firmie. Może to zadziwić wiele osób, ale naprawdę tak jest.
Nikogo za bardzo nie interesuje uniwersytet, jaki skończyłeś, a większość przedsiębiorców ma wykształcenie średnie, bo wychodzili z takiego samego założenia, że dla niego kluczowe są umiejętności. Twoje wykształcenie, twój tam jakiś papierek z ukończonych studiów nie da ci zarobienia na chleb. Nie da ci. Twoje umiejętności ci dadzą. Jak nie będziesz miał umiejętności żadnych, to pracujesz za najniższe stanowisko. Jak będziesz miał umiejętności sprzedażowe, marketingowe i tak dalej, komunikacyjne z innymi osobami, to zaczynasz od stawki 10 tysięcy netto na rękę, więc naprawdę konkretne umiejętności decydują o to, czy tą pracę dostaniesz, czy nie dostaniesz. Więc zamiast tak bardzo przywiązywać uwagę do uniwersytetu, wyboru, jeśli już na niego idziesz, to skup się na umiejętnościach, żeby ten uniwersytet był oparty umiejętnościami, bo na uniwersytecie nie dowiesz się nic. Nauczyciele, które opierają swoje wiedzę, wykłady na studiach, są to nauczyciele pracownicy etatowi, więc jak pracownik etatowy może wykładać o przedsiębiorczości, jak nigdy nie prowadzi własnej firmy, są to teoretycy, którzy przez 15, 20, 30 lat wykładają w zasadzie to samo, starą teorię, która nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości dzisiejszej, w tak zmieniającym się świecie. Więc uniwersytet uniwersytetem, jak już idziesz, ale umiejętności, które tam zdobędziesz, w żaden sposób ci nie pomogą. Dobrze sam o tym wiesz, jeśli obecnie uczęszczasz na uniwersytet, a jeśli dopiero zamierzasz, to porównaj sobie to do szkoły średniej, bo to jest ten sam system, taka betonowa edukacja, i zobacz, czy to, z czego się tam nauczyłeś, faktycznie w jakikolwiek sposób pomogło ci w życiu. Jak już tworzysz to CV, to pomyśl, jakby się to można wyróżnić z tym CV na tle innych kandydatów. Naprawdę, przedsiębiorca dostaje 100 czy 150 CV i tak patrzy, odrzucone, odrzucone, odrzucone. Jakby się to wyróżnić? Jeśli się wyróżnisz, to przedsiębiorca już to od razu zauważy i będziesz pierwszym kandydatem i będziesz miał, tak powiem, wygraną pozycję w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Jakby się to wyróżnić? No pierwszy przykład, który mi tak przychodzi do głowy, dlaczego są znowu wysyłane CV? Można by wysłać CV i nagrać jakiś film o sobie. Dużo chętniej przedsiębiorca by tak zobaczył takie nagranie, czy ta osoba rezonuje z nim, czy mówi podobne rzeczy, czy mają podobne wartości, niż oglądanie znowu jakiegoś surowego papierka z jakimiś wpisanymi danymi, które się zupełnie nie zgadzają, są jakieś zakłamane. A już hitem jest to, co się zdarza, właśnie jak brałem udział w tych rekrutacjach, że ktoś przychodzi na rozmowę o pracę i on nie wie, gdzie przyszedł. Przychodzi na... Dla mnie to jest absurd, ale no są tacy, no idioci już mówiąc bardzo, bardzo dosadnie, przychodzą na rozmowę o pracę i oni nie wiedzą, gdzie przyszli. Wchodzi kandydat, dzień dobry, dzień dobry. Czy wie pan, czym się zajmie nasza firma? Sprzedają państwo elektronikę? Nie. A jak się nasza firma zajmuje? XY. Nie. A, no bo ja wysłałam tam 50 CV. No tak już idziesz na tą rozmowę o pracę, to chociaż dowiedz się, co to jest za firma, jak działa, od kiedy działa, kto jest, nie wiem, prezesem, kto jest, jeśli jest jakiś zespół pracowników, czy mają jakieś nagrody, czy jakieś osiągnięcia. Dowiedz się, bo będziesz na wygranej pozycji. I naprawdę, nie trzeba wiele, bo to, co widzimy na rozmowach rekrutacyjnych, to jest jakaś tragedia. Nie trzeba wiele, żeby się wyróżnić na tle innych kandydatów. Wejdziesz, jak już będziesz wiedział, do jakiej firmy idziesz, czym się ta firma zajmuje i ewentualnie o jakiejś takiej historii tej firmy, to już jesteś na wygranej pozycji i zamiatasz wszystkich pod dywan, bo nikt, przychodząc na rozmowę kwalifikacyjną, nie wie niczego. Kompletnie. Nawet nie wie nazwy firmy, do której przyszedł i myli branżę, w której działałem. Zupełnie, zupełnie to jest nieprofesjonalne i jak, uwierz mi, jak przedsiębiorca widzi coś takiego, że ktoś przychodzi i nie wie, gdzie przyszedł i zupełnie inne dwie branże myli, albo on gdzieś tam wysłał do mięsnego, a przyszedł sprzedawać telefony, no to, to jesteś od razu na straconej pozycji, więc ta rozmowa też wtedy jest tak, wiesz, ciągnięta, żeby tylko ją przeciągnąć, więc jak już idziesz na rozmowę, to naprawdę się do niej przygotuj. I ósma wskazówka na sam koniec, otacza się ludźmi, którzy są w branży, w której ty chcesz działać, którzy są liderami na tej rynku, poznawaj ich właśnie przez jeżdżenie na szkolenie, miej małą grupę znajomych, ale naprawdę wartościowych, którzy wnoszą twoje w życie, którzy wnoszą wartość w twoje życie, jesteś średnio 5 osób, które w twoim życiu przebywają. Weź sobie na przykład prosty przykład, jesteś średnio 5 osób, powiedzmy, z którymi przebywasz i teraz sobie powiedz na przykład twoje zarobki, ile zarabiasz. Jak 4 znajomych zarabia po 2000 i ty zarabiasz też prawdopodobnie 2000, a jak masz znajomych, którzy zarabiają po 10, 15, 20 tysięcy, to jakby twoje zarobki też rosną, bo poruszacie inne wątki podczas rozmowy i twoje też podejście się zmienia, więc taka prosta wskazówka. Otaczaj się ludźmi, którzy są w miejscu, w którym ty chcesz być. Możesz to robić na różnego rodzaju sposoby. Albo brać udział w szkoleniach i właśnie tam poznawać ludzi. Albo zapisywać się na różnego rodzaju mentoringi, śniadania biznesowe. Albo kolejne rozwiązanie. Idziesz do takiego specjalisty, do osoby, która jest autorytetem w twojej branży. Ma powiedzmy jakąś firmę i ty mu oferujesz pracę albo dla niego za darmo, jako tam praktykant, stażysta, ale w zamian on ci przekazuje całą wiedzę, którą ma. I wiele osób się na to zgodzi. Musisz szanować też jego czas, bo jak ktoś zarabia 200 tysięcy miesięcznie, to jakby jego godzina jest bardzo cenna, więc on też sobie nie pozwoli, żeby przypadkowo osoby przychodziły i marnowały jego czas.
Więc daj mu wartość, a on da ci wartość i wiedzę, którą posiadł przez ostatnie 12 lat i przyspieszysz tym samym swój rozwój czy dochodzenie do sukcesu kilku, jak nie kilkunastokrotnie i to, co innym zajęło 10, 15, 20 lat, ty to zrobisz w lat 5. To jest 8 wskazówek, według mnie, które warto zastosować w swoim życiu, jeśli masz między 15 a powiedzmy 18, 19 lat. Na pewno pomogą ci one dużo lepiej wejść w dorosłe życie, osiągnąć pewnego rodzaju sukcesy dużo szybciej. Napisz w komentarzu, z czym się zgadzasz, z czym się nie zgadzasz. Ewentualnie co ty doradziłbyś, jeśli jesteś osobą starszą, doradziłbyś sobie, mającemu właśnie 15, 18, 19 lat. Co ty byś sobie wtedy doradził, jakiej wskazówki byś sobie wtedy udzielił? Jest to chyba najdłuższy film na kanale, także jak ci się podoba, to polub ten film, zasubskrybuj. Przypominam ci, w opisie tego filmu znajdziesz link do właśnie tego darmowego webinaru. Możesz zajrzeć również na stronę, gdzie zobaczysz moje produkty czy usługi. Jeśli prowadzisz firmę, to zapraszam cię do współpracy, w trakcie której ja przejmuję twojego firmowego Instagrama, zwiększam zasięgi, zwiększam tym samym sprzedaż. Jeśli jesteś zainteresowany tego typu współpracą, to w opisie tego filmu znajdziesz link do strony, gdzie możesz właśnie wykupić tego typu współpracę albo nawet zapisać się na krótki audyt czy po prostu rozmowę telefoniczną, w trakcie której ustalimy szczegóły. No i co, mam nadzieję, że dotrwałeś do końca tego odcinka. Dziękuję ci za twoją uwagę. Tu wyświetli ci się film z serii Od Zera do Milionera, gdzie pokazuję przedsiębiorczość od kulis. Tu ci się wyświetli film właśnie dotyczący Instagrama i wiedzy, jaką tam przekazuję, dotyczącego rozwijania Instagrama, zwiększenia zasięgów i tym samym sprzedaży. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już w najbliższą niedzielę.